Cześć i czołem. Dzisiaj mały rekin w liczbie trzech sztuk, czyli ja, Mirek, kiwnij ręką. Jestem. Marcin trzyma jak na razie kamerę, zobaczycie go później. Jesteśmy na nowym łowisku, totalnie nowym, jeszcze tu nigdy nie łowiliśmy. Łowisko nazywa się Jezioro Kaliszok. A się tylko nazywa, bo to jezioro to takie całkiem jezioro nie jest, ale jest. No w każdym razie nie będziemy wnikać, czemu się tak nazywa. Ja spróbuję, bo dawno nie łowiłem na bacika, jakieś mniejsze rybki. Też się jedną rzuci na grubszą z gruntu. Jak to tak nazywacie w Polsce, to jest feeder. Chociaż my to nazywamy feeder, ale niech wam będzie jak tam chce. Rozwijamy się i zaraz łowimy. Jezioro Wielki Kaliszok wprawdzie nie otrzymał statusu zabytku przyrody, niemniej leży na terenie ptasiego obszaru Staw Hersmański, Odra do rzeczy Olza. Zbiornik ten jest stale eksploatowany, bowiem odbywa się tam wydobycie żwiru. A żwir z Kaliszoka zaczął wydobywać w 1936 roku kopytowski rolnik Józef Kalisz. Od strony północnej nad jeziorem znajduje się uporządkowana plaża publiczna oraz miejsce na biwak. I ta strona jest jedną z płytszych na tym łowisku. Znajdziemy tu bardzo dużo potopionych, powycinanych konarów drzew. Na łowisku jest dość przeźroczysta woda, a dno przeważnie kamienisto-żwirowe, porośnięte w niektórych miejscach podwodną roślinnością. Łowisko to jest bogate oprócz bardzo dobrze zarybianego karpia w ryby takie jak sandacz, szczupak, węgorz, duży leszcz. Jesienią grzybiarze najchętniej zbierają tutaj koźlarze, babki i koźlarze czerwone. Rzadko, ale występują tu także podgrzywek brzoskwiniowy oraz koźlak topolowy. Jezioro znajduje się tuż przy granicy polsko-czeskiej, jakieś 10 km od Chałupek, przy czeskim Bochuminie. Był zabyt, jest ryba. Trzecie branie, ale teraz złapałem. Dopiero. Węgorz, medalowy węgorz. Popatrz, co tu się dzieje, uchor. No ślicznie, o, węgorz, popatrzcie to. Na kukurydze. Kukurydze z gnojeczką. Proszę, proszę. Kto by pomyślał? Mówiłeś, że ciągłeś kapra. Tak myślałem, no. Nastawiałem się na karp. Węgorze tu biorą w dzień po prostu. Mają taki... Kaprys, ja. Marcin, nie chce z nim zdjęcia. Z uchorem. Powiedz, że jest taki śliski. Czekaj, zrobię ci zdjęcie w międzyczasie. Pokaż go. Daj to w prawe wyciągnę. Brzydki w trawie. Tak się wije, że ci zdjęcia nie zrobię. Dobra, dawaj go. Uchora do wody. Jest strasznie nerwowy, nie Marcin? No, powiedz. Chorek, śliski strasznie. Śliski, nie chce się dać. Wracamy do wody, ale odwróć ale do brzegu, stronę. Do brzegu nie, kolego. Tam się odwróć. Racje, Wiejku. W końcu ryba. Łowisko podnęciliśmy dendrobeną i od razu widać efekty. To zakładasz czy nie? Zakładam, tylko muszę go rozplątać to najpierw, wiesz. Coś mi się tutaj... Tak ci porobił, nie? Nie, nie, to się przy tym odpinaniu się porobiło. Rzut po uchora. Nie wiem, co ten Marcin obiecał tym rybom.
bo jakoś od wczoraj masz szczęście. Wczoraj zapał jednego zębatego. Dzisiaj, pomijając te dwa pudła, co zrobił, to jeszcze węgorza na dodatek. A dopiero zaczęliśmy zasiadkę. A najlepsze jest wszystkim to, że ja i Mirek nie mieliśmy ani tyknięcia do teraz. Nikowi się nudzi pierwszy raz na Czechach. Nudy, nic nie bierę. Jak widzicie, tutaj w Czechach chodzą sobie panie, sprzątają, jakiś gościk sobie zarobią. Można tak zrobić. W Polsce tak samo, ale po co? Za drogo już w Polsce to by kosztowało. Tam wchodzą, jak widzicie, sobie woreczki mają, taki patyczek do zbierania śmieci i całą wodę. Praktycznie już obeszły, bo my je obserwujemy od dobrej godziny. Miruś ładnie ciągnie rybkę. Na razie, tak. I ten, normalnie wam powiem szczerze, że chyba leszcza. Są tu też takie ryby. Brawo. Ten właśnie musi gadać przez telefon, no ale trudno. Ładnie, ładnie, ładnie. Leszczyk w tym roku. I dosyć taki duży, że co? Ładny? Podoba ci się? No mi się każda ryba podoba. Nie? Ale tak. Popatrz, ten jest wyjątkowo ładny. Bo taki na tarle. Bo ma widać takie tarłowe te, nie? Czyli leszcz kończy tarło i zaczyna brać. Zaczęły się brania leszcza. Standardowo, zdjęcia porobione. Tak. A leszczuś idzie do wody. Mirek stwierdzi, że go jednak fajnie będzie go wypuścić. Ale jak się sam nie wypuści za chwilę. O! Ale ty mu zrobiłeś taki przewrót w przód i w tył w trakcie rzucania. Widziałeś? Powiem ci, że to była tak zwana akrobatyka. O proszę, tata szaleje. Niedawno na spławiczek, teraz na gruncik. Targa jak szalony. Chodź, panie leszczu, chodź. Chodź, pokaż nam się. To Dominik, o tym powiesz. Leży dzisiaj totalną amatorkę, to ja robię. Pomiruj drugiego. Drugi leszczyk. I też jest po tarle, świeżo, bo jest, jest takim propowatym. Widzicie pokaż, to? Większy od tamtego, nie? Większy o całe 3 cm. Co największy. Ale jest po tarle, boroczek. Sezon nie, na leszcza. Przyszedł. Sezon na leszcza może być. Tak, teraz bez akrobacji poszło. Nadszedł. Uciekaj, uciekaj. Drzemał, drzemał. Harczy. Ciekawe, co mu się śni. Chyba przypomina sobie, jak na majówce mu karpie brały. Ja. Nie brały ci na majówce karpie, Marcinku? Brały, brały. Brały, były za werię. Dziennie po dwa. Co, będziemy kończyć już pomalutku film. Wiem, zazdrościcie mi, bo fajnie jest cieplutko, słoneczko, nawet można się po troszeczkę poopalać, a wy co macie? Mróz. To jest właśnie ten jeden z tych filmów, który zostawiłem na zimę. Jak zauważyliście, ja zostałem bez brania dzisiaj. Nawet takiego malutkiego pociągnięcia nie było. Dwa brania zawalił Marcin, jednego węgorza wyciągnął, dwa leszcze wyciągnął Mirek. Jeden mu się spiął. Jak mu się spiął, to wiecie, że leszcze tak robią, że zaraz stado wypłoszą. I od tego czasu już brania niestety nie miał. Do zobaczenia, do następnego razu. Zima jest na zewnątrz, no to za tydzień jakiś znowu ciepły, przyjemny film.